Zaczynamy wiązanie kieszonki. Na początek zwrócę uwagę na to, żeby do nauki wiązania używać chust o różnych krawędziach. Ta, którą wybrałam, to jest chusta Hinda Sensimo Slings, która ma trzy kolory w osnowie, czyli kolor różowy, i tak będę go nazywać, część biała i część szara. Jest również dosyć dobrze zaznaczona na tej chuście część przejściowa pomiędzy tymi kolorami. Nie jest to typowo w trzy pasy, tylko jest to raczej gradacja, co również będzie miało znaczenie przy okazji wiązania. Od czego zaczynamy wiązanie kieszonki? Wiązanie kieszonki rozpoczynamy od znalezienia środka chusty. I ten środek chusty najczęściej zaznaczony jest metkami. Są to różnego rodzaju metki, różnie przyte. Ważne, żeby tą metkę odnaleźć. Układamy tą metkę na klatce piersiowej, tak żeby chusta spokojnie spoczywała na klatce piersiowej. I teraz, bardzo ważne jest to, że na początek operujemy tylko krawędziami chusty. Popatrzcie, nie zwijam jej w żaden sposób, trzymam ją tylko za górną krawędź chusty. Co robię na początku? Składam dwie krawędzie chusty do jednej ręki. Proszę, złożyłam, to jest u mnie ręka lewa. Nie, to zrobię w prawej, żebyście lepiej widzieli. Składam dwie krawędzie chusty do prawej ręki. Z lewej strony wkładam rękę pod chustę. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy dobrze to będzie widać w obiektywie. Wkładam rękę pod chustę i łapię chustę z drugiej strony. Tą, która idzie po przekątnej, po moich plecach. I następnie, nie wiem, spróbuję to pokazać. I następnie biorę najpierw na prawe ramię, wkładam jedną stronę chusty. Popatrzcie, cały czas trzymam chustę za krawędź, nie zwijam jej w żaden sposób. I teraz drugą ręką wkładam na ramię drugą stronę chusty. W tym momencie spotykają nam się dwie krawędzie różowe z góry, które idą, i różowa krawędź, która spoczywa na klatce piersiowej. Teraz następną rzecz, którą robię, to jest zwinięcie chusty na ramionach i wyrównanie jej. Następnie zwijam chustę, która idzie mi w pasie, właśnie do wysokości mniej więcej pasa. Troszkę tutaj na kamerze tego nie widać. Chusta ma być w pasie. Ja się troszeczkę odsunę, żebyście lepiej widzieli. Teraz, to jest też patent, który ja wymyśliłam. Biorę górną krawędź chusty, tej części, która jest w pasie, i wywijam ją lekko i chowam w taką malutką kieszonkę cały ten zwój materiału. Dlaczego to robię? Wkładając zaraz dziecko do chusty, chusta lubi się nam skręcać, zwłaszcza na początku, kiedy uczymy się wiązać. I żeby się nie skręcała chusta i żeby była ona łatwa później do ogarnięcia z dzieckiem, warto tą krawędź górną wyciągnąć sobie na zewnątrz. W tej chwili jesteśmy przygotowani do tego, żeby wziąć na ręce malucha. Mamo? Słucham? No, ja nie dam sobie rady z motorem i z autem. To jej pomóż albo poproś Agatę, dobrze? Proszę, poproś Agatę. Bo mamusia robi live. Dobrze? Proszę. Momencik, zaraz wracam do Was. Agatko, zdejmij mój motor. No to pokaż, co Agatka ma przynieść. Dobra. Już do Was wracam. Bierzemy malucha wysoko na ramię. Czy na prawo, czy na lewe, nie ma to większego znaczenia. Bardzo ważne jest to, żeby rączka dziecka była za naszą szyją, tak żeby nasz policzek przylegał dosyć stabilnie do dziecka. Chodzi o to, że mamy do dyspozycji tutaj jedną rękę do asekuracji dziecka. I bardzo ważne jest, żeby asekurować dziecko jedną ręką i właśnie głową, która nam przytrzyma dziecko i będziemy czuć się po prostu stabilnie i dobrze. Druga ręka jest włożona pod chustę, popatrzcie, od dołu. W jaki sposób? Od dołu
tu nam dłoń wystaje. Ta dłoń ma za zadanie wyłapać stópki dziecka. Popatrzcie, wyciągam chustę troszeczkę w górę i zsuwam teraz dziecko razem z tą chustą tu pod kolankami. Zsuwam je na wysokość taką, w jakiej będziemy się motać. To jest bardzo ważne. I teraz tak, pierwsza najważniejsza rzecz. Trzymamy maluszka i trzymamy, popatrzcie, zwój materiału, który jest pod pupą i trzymamy malucha tutaj za kark. Teraz musimy się odchylić do tyłu, chwycić krawędź, tą różową, którą tu sobie wywinęłam, trzymając cały czas w dolnej ręce pod pupą dziecko i cały zwój materiału, wyciągamy do góry tylko tyle materiału, ile potrzebujemy, żeby okryć dziecko do wysokości uszu. Popatrzcie, nie okrywamy za wysoko, nie wciągamy chusty na główkę do wysokości uszu, okrywamy stabilnie obręcz barkową i nie dajemy tej chusty za dużo. Bardzo ważne, żeby w tej części, na całych pleckach chusta była gładka, żeby tu nie robiły nam się jakieś niepotrzebne zmarszczki, zakładki, ponieważ to jest wszystko to, co będzie nam przeszkadzało potem przy wiązaniu. Więc wyciągamy tej chusty tyle, ile potrzebujemy do wyciągnięcia do wysokości uszu. Teraz popatrzcie, następna rzecz, którą robimy. Wkładamy rękę między swój brzuch a brzuch dziecka i łapiemy na dole ten zwój materiału, który nam pozostał. Ja cały czas jestem odchylona, żeby grawitacja działała na moją korzyść, żeby maluszek opierał się na mnie i żeby był bezpieczny. I teraz tak, asekuruję jedną ręką główkę, a drugą ręką podwijam bioderka dziecka. Chustę wciągam między swój brzuch a brzuch dziecka, podwijam bioderka i układam dziecko, muszę się troszeczkę wycofać, żebyście to dobrze widzieli, układam dziecko na odpowiedniej wysokości. Jaka to jest odpowiednia wysokość? Przy maluszku to jest sporo poniżej brody. Dziecko troszeczkę większe, około półroczne, będzie już nam sięgało gdzieś mniej więcej do brody. Tutaj ktoś coś pisze, zaraz sprawdzimy. Rączki mają być cały czas wyciągnięte do góry. Tak jak kiedy dziecko leży na brzuszku, rączki są wyciągnięte do góry. I teraz podciągamy, jeszcze raz wrócę do tego miejsca, podciągamy i szybciutko przekładamy rękę, tak żeby podłożyć ją pod pupę. Staramy się w ogóle nie dotykać dziecka za plecy, ponieważ dotykanie za plecy będzie powodowało, że maluch będzie nam odginał do tyłu główkę i będzie nam się źle wiązało. Teraz pierwsza rzecz, którą muszę zrobić. Popatrzcie. Wyciągam krawędź materiału blisko, bardzo blisko szyi, tej części, która jest bliżej naszych pleców, czyli tej, która idzie po wewnętrznej między naszymi plecami, a drugą połą chusty. I co robię? Proszę, zobaczcie. Tą chustę stanę bokiem, żebyście widzieli. Nie ciągniemy do przodu, nie ciągniemy do góry czy w bok. Łapiemy ją tu wysoko przy szyi i ciągniemy za siebie. Zobaczcie. Przód dziecka, oś ciała, ja ciągnę maksymalnie za siebie, dlatego, żeby odsunąć chustę od swoich pleców. I teraz dociągam górną krawędź chusty. Ja przy lalce mogę sobie pozwolić na puszczenie i wskazanie Wam, którego miejsca. Dociągam górną krawędź. Następnie, jak już mam dociągniętą chustę, cały czas naciągniętą, przybliżam ją do szyi, okalam dziecko tak, żeby zebrać rączkę do środka i żeby chusta szła bokiem obok dziecka. I teraz tu ta ręka z naciągniętą krawędzią prawa ląduje pod pupą, trzyma nam maluszka, a my to samo robimy z drugiej strony. Łapiemy krawędź, naciągamy ją za siebie do tyłu, blisko szyi, i okalamy dziecko drugą naciągniętą krawędzią. Obie krawędzie trafiają do lewej ręki. Co robimy następną rzecz? Znowu zwijamy chustę w harmonijkę, wkładamy ją w harmonijce na ramię. I teraz bardzo ważne, popatrzcie, tutaj ta chusta jest przychwycona drugą krawędzią z przeciwnej strony. Żeby tu się dobrze wszystko podociągało, to
to tu w tym miejscu musimy tą chustę powyciągać. I wyciągamy ją głównie na kolorze białym i szarym. To jest bardzo ważny moment. Bardzo mało kto zwraca na to uwagę, że tą chustę trzeba wyciągnąć tu na plecach. Nie ciągniemy jej tu na dole, ponieważ to już będzie za późno. Wyciągamy ją na plecach, układamy ją sobie na ramieniu, tak żeby spokojnie w harmonijkę nam tutaj się ułożyła. I teraz dociągamy chustę na dole. Co 10-15 cm ciągniemy mocno w dół i przekładamy do drugiej ręki. I znowu ciągniemy w dół, ale ciągnąc w dół musicie czuć, jak ta chusta pracuje Wam tu pod pachą drugiej ręki. To jest bardzo ważne. I znowu dociągamy, czujemy jak się ta chusta przesuwa i przekładamy ją do drugiej ręki. I dosyć mocno dociągamy zewnętrzną krawędź. I teraz zobaczcie, jeżeli chusta jest dobrze dociągnięta, ja muszę się do światła jeszcze ustawić, to tu każdy fragment tej chusty jest naciągnięty. Ja celowo nie dociągnęłam jej dobrze i popatrzcie, co zrobiłam. Mam luz między szarym kolorem a białym. I teraz łapię pod węzłem, właśnie wyszukuję tego miejsca między szarym a białym kolorem i dociągam go jeszcze dodatkowo tu pod ręką na dole. I poprawiam, dociągam całość. I to samo robię po drugiej stronie. Zwijam chustę w harmonijkę. Tutaj już nie musimy wyciągać u góry tej chusty, dlatego że ona jest po zewnętrznej, więc tu spoczywa ona na naszych plecach równo, nie jest niczym przytrzymana. I znowu co kawałek, ja się znowu odsunę troszeczkę, co kawałek dociągam, przekładam, dociągam, przekładam i dociągam. 4-5 miejsc, ja to robię w 3, ponieważ ja mam doświadczenie, natomiast tak naprawdę co 10 cm to jest idealne co trzeba. I znowu, jeżeli tu gdzieś wychodziłyby nam luzy, albo na przykład te luzy widzimy tu pod pachą, o, mi wychodzą, jeszcze na białym. To teraz popatrzcie, szukam sobie tego białego koloru tutaj, wyciągam, popatrzcie, jakie luzy jeszcze jestem w stanie wyciągnąć. Ściągam te luzy aż do samego dołu, do tej części, którą trzymamy w rękach. Kurczę, te dziewczyny mi tam dzisiaj hałasują. I to samo robimy z drugiej strony. Sprawdzamy, gdzie wychodzą nam luzy. O proszę, wychodzą nam znowu na białym kolorze luzy, widzicie? Ta chusta jest tu słabo dociągnięta. Szukam koloru białego tu i dociągam. Ja celowo te luzy zostawiłam właśnie po to, żeby Wam pokazać, w jaki sposób ja wybieram luzy w chuście. I ściągam cały ten luz tu i tu pod pachą na boku cała ta chusta musi być idealnie równiutko dociągnięta. I to samo jest tu. Jeżeli widzimy, że słabo jest dociągnięta ta część, która idzie pod kolankami, to możemy od razu też te zewnętrzne części podociągać bardziej. To jest kluczowy moment. Tu dociągamy. I teraz krzyżujemy. Cały czas popatrzcie, że te poły nie zmieniły swojego położenia. One nam trzymają dziecko stabilnie z prawej i lewej strony. I teraz składamy tą chustę, krzyżujemy ją pod pupą i teraz przytrzymuję tu, na tym złączeniu dwóch pół, przytrzymuję jedną ręką, drugą przekładam sobie chustę pod nóżką i popatrzcie, że przekładam najpierw tą połę, która idzie na zewnątrz, bo trzymając ją, trzymam również tą drugą i mogę spokojnie przełożyć drugą rękę. Czyli najpierw krzyżujemy i przekładamy za nóżkę połę, która idzie tu po zewnętrznej, a dopiero potem przytrzymana ta wewnętrzna, możemy ją spokojnie przełożyć również do drugiej ręki. Przesuwamy chustę do tyłu i wiążemy podwójne węzły. Proszę bardzo. I teraz bardzo często maluchy tu nam dość mocno pracują nóżkami i wychodzą nam jak gdyby dołem chusty. Żeby dobrze ułożyć malucha w chuście, ja łapię kciuki na kolanku dziecka i popatrzcie, co robię. Ruchem okrężnym
Wkładam kolanka między swój brzuch a brzuch dziecka. Kolanka są wyżej niż pupa. Popatrzcie, tu jest. Będziecie widzieć teraz. O, staram się prosto stanąć. Tu jest dół pupy, a tu trzymam palec na kolanku. Jest różnica około 5 do 7 cm w zależności od wielkości dziecka. I tak ułożony maluszek jest bezpiecznie zamotany. Krawędź górna jest dość mocno dociągnięta, ale na tyle, że nam nie przydusza dziecka na karku. Ułożenie nóżek jest właściwe. Ułożenie chusty jest gładko na plecach. Możemy również, jak mamy bardzo malutkie dziecko, zrobić tutaj taki podwójny warkoczyk, jak gdyby, i przeciągnąć tą połę troszeczkę niżej. Ale to już są modyfikacje kieszonki, myślę, że na inny film i na inne nagranie. Także jeszcze raz, jak wygląda to wiązanie z różnych stron i jak wygląda na plecach. Na tą chwilę będę